Zapraszamy na specjalną rozmowę portalu Miedziowe Fakty. Z nami wiceminister energii i poseł Krzysztof Kubów. Witam serdecznie. Panie ministrze, niezwykle poruszająca i wzruszająca uroczystość. Ci ludzie oddali życie za wolność i często zapominamy o nich na co dzień. Tak, to bardzo piękna i wzruszająca uroczystość. Już po raz 37 tutaj czcimy pamięć tych wszystkich właśnie, którzy walczyli za wolną Polskę. Ja się bardzo cieszę, że zarówno NSZZ Solidarność, jak i samorządy, społeczeństwo pamięta o tej zbrodni, która miała miejsce w Lubinie, o zbrodni, o której słyszała cała Polska, jak i Europa. To był trudny okres w historii naszego kraju, natomiast tak jak widać dzisiaj, szanujemy tych wszystkich, czcimy pamięć poległych za wolną Polskę. Dzisiaj, jak widzieliśmy, spotkali się tu i zarówno przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, społeczność lokalna, ale przede wszystkim to, co było piękne, przyszły całe rodziny, aby też temu młodemu pokoleniu przekazać to, co się wydarzyło tu 37 lat temu. Tak, ale zabrakło prezydenta Lubina. Nie mogę o to nie zapytać. To jednak trochę przykre mimo wszystko. Oczywiście był jego przedstawiciel, ale sądzę, że w takim momencie powinni być wszyscy razem tutaj w sercu Zagłębia Miedziowego. Takie uroczystości, takie rocznice zawsze powinny łączyć wszystkich ponad podziałami. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, dlaczego nie było gospodarza. Pewnie miał jakieś bardzo ważne wydarzenie inne, w którym uczestniczył. Z tego tytułu pewnie go dzisiaj tutaj z nami nie było. Natomiast ja nie chciałbym dzisiaj mówić o jakiejkolwiek polityce. Tak? Dzisiaj jest dzień pamięci, pewnej zadumy też i refleksji nad tym, co miało miejsce 37 lat temu. A często na przykład jest tak, że na przykład nie ma filmu dokumentalnego na ten temat. Brakuje takich też multimediów, można powiedzieć, o tego typu wydarzeniach. No, ja nie spotkałem na przykład dokumentu na ten temat. Jest wiele dokumentów, nagranych wspomnień świadków historii tych wydarzeń. Być może one jeszcze nie są tak mocno rozpowszechnione, jak powinny być widoczne w społeczeństwie. Natomiast ja się cieszę, bo jest. Powstaje coraz więcej dokumentów. Też są, wiem, że wyświetlane w szkołach, także ta edukacja jest wielki progres w mówieniu o tych trudnych chwilach w historii naszego kraju. No bo historia jest bardzo ważna, mimo tego, że często tego nie doceniamy, prawda? Na czymś trzeba budować tożsamość. Historia jest bardzo ważna. Naród bez historii, ja zawsze powtarzam, jest jak człowiek bez pamięci, tak? My bez pamięci nie moglibyśmy funkcjonować, tak samo nasz kraj. I tu się też bardzo mocno wyróżniamy na tle innych krajów europejskich. My tą historię bardzo mocno szanujemy. Nasze społeczeństwo to pięknie okazuje. Tutaj padły też takie słowa, że obecnie rząd kieruje się też jakby zasadami solidarności, tak? W jakim sensie? No bo jest 500+, jest zmniejszony wiek emerytalny, więc w związku w jakiś można pewne korelacje znaleźć pomiędzy ideałami solidarności, a obecnie, że tak powiem, rządzącymi. Wystąpienie przewodniczącego Bogdana Orłowskiego, który odczytał stanowisko władz krajowych Solidarności podpisane w Gdańsku z okazji też 39. rocznicy podpisania postanowień sierpniowych, porozumienia sierpniowych i wyraźnie wskazał, że poprzez taką politykę rządu, która dzisiaj ma miejsce, my też w jakiś sposób oddajemy hołd i pamięć tym wszystkim, którzy w latach 80. i też wcześniej walczyli o to, aby funkcjonowały właściwie prawa pracownicze, o to, aby pracownicy w Polsce by żyli godnie. Co by pan powiedział jeszcze młodym ludziom, którzy może chcą wziąć przykład z tych, którzy walczyli o tę wolność, bo to do nich też powinniśmy, myślę, jakiś przekaz na koniec wystosować. Ja myślę, że młodzi ludzie są tak wspaniali i ten taki rozwój właśnie zainteresowania polską historią jest w mojej ocenie, bo mnie takie też badanie jest coraz większe. Mamy mnóstwo patriotów młodych, którzy myślę, że zachowaliby się podobnie dzisiaj, tak jak nasi bohaterowie, których też już wśród nas nie ma w latach 80. Ja myślę, że co, że tu nie ma co apelować, tu trzeba się cieszyć, że mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy kochają Polskę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. To była specjalna rozmowa portalu Miedziowe Fakty, a z nami był wiceminister energii Krzysztof Kubów, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.